Szanowni Państwo, co robią jeszcze Słowianie? Otóż Słowianie robią wiele ciekawych rzeczy. Przede wszystkim produkują też lawendę, uprawiają, tak to się wygląda. Jednym z takich producentów, takich rolników, którzy uprawiają lawendę, jest kolega, wiecie, tam z Zabuga troszeczkę, Zabugiem jeszcze. Czyli bardziej z Podbiebrzy. Podbiebrzy, tak? Biebrzański Park Narodowy. Biebrzański Park Narodowy, czyli ta lawenda, którą tutaj przywiozłeś, jest unikatem. Tak, no jest ekologicznie czysta przede wszystkim. Ekologicznie czysta. Szanowni Państwo, powiem co lawenda leczy, bo to jest bardzo istotne. Lawenda leczy przede wszystkim oparzenia, wszelkiego rodzaju rany, schorzenia żołądkowe, no i wiele, wiele innych rzeczy. My natomiast sprowadzamy wszystko z Zachodu, od Chińczyków, sprowadzamy z Czech, bo oni mają ponoć lepszą lawendę, ale na czym ta lepszość ich polega, to tego bym nie powiedział i nie udowadniał. Dlatego, że nasza lawenda jest jedną z najlepszych lawend słowiańskich. Bo widzicie Państwo, kolega jest też Słowianinem i uprawia tej lawendy. Ile masz w ogóle tych doniczek? Tylko mów głośno, no, około, i wyraźnie. W tym momencie około 120 tysięcy krzaków. 120 tysięcy krzaków. A tak. Powiedz mi, jak ze zbytem? Bo ty jako Słowianin nie za bardzo masz problem. Powiem panu tak, no w tej chwili dopiero próbujemy wejść na nasz rynek tutaj właśnie. To jest taki pierwszy rok, gdzie zdecydowaliśmy się już właśnie na produkcję tego tutaj i oleju lawendowego i destylatu. Do tej pory no, badaliśmy rynek pod kątem takim, prawda, żeby sprawdzić, czy w ogóle jest na tyle chłonny, żeby w ogóle można było jakieś pieniądze zainwestować, bo to trzeba powiedzieć, że to nie jest inwestycja, która, że tak powiem, może się zwrócić w ciągu roku czy dwóch. To jest naprawdę wieloletnia inwestycja. Czyli to jest taka inwestycja wieloletnia, tak, przyszłość. Inwestujesz oczywiście duże pieniądze, tak, a żeby uzyskujesz wyniki dopiero po jakimś oczywiście czasie. Oczywiście, na przykład ten krzak, on tak naprawdę to jest krzak trzyletni. To? Tak. Trzyletni krzak. To jest trzyletni krzak. A jak lawenda? Ja w ogóle lawendę się uprawia w sensie jak? Czyli wsadzi się do ziemi i ona po prostu rośnie sobie, rośnie, czy ona znika po roku? To nie taka prosta sprawa. Ona rośnie, ale fakt faktem, że ona też przecież jest podatna na oddziaływanie przede wszystkim no, pogody. Tak? W tym roku mieliśmy pogodę bardzo ciężką, to wszyscy wiemy, w całej Polsce było bardzo sucho. Zima też była bardzo ciężka, bo mimo że nie była długa, to była przede wszystkim mroźna, była wietrzna i była całkowicie pozbawiona śniegu. Także tak naprawdę bardzo wiele roślin, też i lawenda, no, ona strasznie mocno ucierpiała, bo część wymarzło, część została bardzo mocno uszkodzona, czyli no, niestety już nie nadaje się na jakby sprzedaż w takiej formie krzaków, tylko po prostu ewentualnie można te kwiaty ścinać i po prostu je przerabiać. Ale produkujesz olejki takiego rodzaju, destylaty tak, robisz tak. I to są lekarstwa, można tak, powiedzieć. Tak, to można powiedzieć, jest lekarstwo jak najbardziej. Jeżeli chodzi o olej, jak najbardziej ma zastosowanie naprawdę lecznicze, bardzo, bardzo mocno lecznicze, można powiedzieć, dlatego że ono od już tysiącleci jest używane do właśnie gojenia ran, oparzeń, owrzodzeń, egzem, łuszczyc różnego rodzaju. A mówiliśmy o bielactwie. Tak, też z tego, co przynajmniej wie pan, no ja nie jestem lekarzem, ale czytam różne publikacje, interesuję się tym, no z wiadomego względu, tak. I też właśnie trafiłem na takie publikacje, które mówią o tym, że właśnie pomaga też przy bielactwie, przy różnego rodzaju właśnie takich nietypowych skażeniach skórnych, gdzie no generalnie czyli ciężko co, jest. Takim olejem. Ja, o, jeszcze ciekawostka właśnie, bo są tylko dwa olejki, no, tak zwane, naturalnie właśnie tutaj destylowane, które można stosować bez rozcieńczania. To jest właśnie olejek lawendowy i olejek z drzewa różanego. To są czyli, dwa olejki. Czyli tak, ja ten olejek odkręcam sobie, mam łuszczycę przykładowo. Tak, smaruję. Czy ja smaruję i łuszczyca znika. Mam egzemę jakąś, smaruję i znika. To znaczy, powiem w ten sposób. Ranę mam bolącą, grzodziejącą, tak, polewam tak tym olejkiem, tak, i rana znika. Tak, ona szybciej się goi, ona nie jątrzy się. Nie... Infekcja nie nastąpi. Tak, dokładnie, dokładnie. Ta infekcja nie następuje, ona działa właśnie i ściągająco, i antybakteryjnie, przeciwgrzybiczo. Właśnie te enzymy zawarte w tym olejku lawendowym, one właśnie działają w sposób taki ochronny. Mało tego, one też, jeżeli chodzi o układ nasz oddechowy, one bardzo dobrze działają. No właśnie, czuję tutaj, jesteśmy w tej lawendzie i od razu czujemy taki pełny oddech, tak, wiesz, tak, chęć do życia. Tak. Ale powiedz mi, czy na seks to też coś działa, czy nie? No próbowałeś, jesteś młody, wiesz, no ja tak, wiesz, wąkam i coraz bardziej się rozglądam za kobietami. Natomiast nie wiem, może również działać, ale to na pewno na każdego inaczej. Tak, ale sam zapach zniewala człowieka. No tak, jest naprawdę bardzo fajny, silny, intensywny bardzo taki zapach.
I szczerze mówiąc, tak jak powiedziałem o tym zastosowaniu właśnie w układzie naszym tym oddechowym, on oczyszcza błony śluzowe. Drogi oddechowe tak, całe, tak, łącznie tak, z płucami. Tak, tak. On, tak jak powiedziałem, działa antybakteryjnie, tak? Czyli wszelkiego rodzaju bakterie, wirusy. A to pijemy. Nie, wdychamy. Na przykład można też... Robimy inhalację. Ja rozumiem. Czyli zamiast narkomanom dawać do wdychania jakąś kokę czy coś, po prostu dać im olejku lawendowego. Będą zdrowsi, na pewno. Będą zdrowsi, na tak. Pewno. Nie będą ciągać nosem. Nie będą się nakuwać i tak dalej. Tak. Czyli polska lawenda. Tak. Hodowana na polskiej ziemi. Tak, dokładnie w centrum geograficznym Europy, bo to tak rejon Suchowoli. Gdzie ty mieszkasz? Suchowola. To jest centrum Podlasie. Europy. Tak, to w końcu my to jesteśmy kimś. No jasne, zawsze byliśmy jako Słowianie, jako tak. Polacy i musimy być z tego dumni. A nie. Ale powiedz tak, dlaczego teraz tego? Ten olejek no nie jest tak chętnie kupowany przez nasze firmy farmaceutyczne? Bo tak jak ze wszystkim, co jest dobre, trzeba liczyć się z wydatkiem większym niż ten, który można, jakby to powiedzieć, uzyskać gdzieś tam, kupując gdzieś tam, prawda, no, od takich ogromnych... Czyli prawda, mówiąc po chłopsku, to tamten olejek jest chrzczony. No tak, to można określić, jest rozcieńczany. W ogóle, tak szczerze mówiąc, jest ciekawostka taka, bo można sobie też poczytać różnego rodzaju, powiedzmy, porady, sugestie, jak zrobić sobie olejek lawendowy. Czyli, że każdy może sobie zrobić olejek lawendowy. Bez lawendy? No nie, no, a lawendy trzeba mieć. Czyli trzeba kupić, powiedzmy sobie, kwiaty lawendy, załóżmy susz. I na przykład wygląda to w taki sposób, że niektóre portale właśnie o ziołolecznictwie, o takich różnych, prawda, kierunkach, dają takie sugestie, takie rady, że wystarczy sobie wziąć pół litra oleju z oliwek, wsypać tam 2-3 garści tego lawendy. Suszonego, prawda, suszu lawendy, to przytrzymać od miesiąca do dwóch na słońcu, wstrząsając ten słoik tam, prawda, co tam 2-3 dni, żeby on tam sobie pracował. No i po upływie tego czasu przecedzamy, prawda, ten olej lawendowy. No tak jakby, wie pan, no. Ale dlaczego? Czego jeść zupę widelcem, no coś tak, w tym stylu. Dlaczego tego nie powiedzą? Dlaczego dowiadujemy się od takich Słowian, jak ty jesteś, przykładowo wschodnich Słowian? Ale bo to jest niepopularne. Przede wszystkim, wie pan, sprawa jest prosta. W dzisiejszych czasach jeszcze nie ma takiej świadomości, jeżeli chodzi o tego typu produkty. Czyli, no bo lawenda u nas jest taką można powiedzieć... Egzotyczką. Tak, troszeczkę tak można powiedzieć, tak, no bo jednak nasze tereny nie są jakby rdzennym terenem, gdzie ta lawenda występowała. Ona została tu do nas, prawda, przeniesiona. No ale pamiętamy, że królowa Bona do nas kiedyś w XVII wieku też przeniosła. Czy kapustę? Tak, kapustę, ziemniaki, przecież pomidory, to wszystko do nas przyszło też gdzieś tam, prawda, z Włoch, tak? Ta. Inne rzeczy, które nazywam dzisiaj włoszczyzną, tak? Ta. Przecież to od tego pochodzi. Tak samo z tym, dlaczego skoro na przykład dzisiaj mamy gatunki, które są w stanie wytrzymać naszą strefę klimatyczną i bardzo ładnie się rozwijać. Wiadomo, że koło tego jest kupa pracy, bo to nie jest ani zautomatyzowane. Od razu zaznaczę, że to, co my robimy, mamy na względzie przede wszystkim jakość. Jakość jest jakby rzeczą podstawową. I dlatego no, jakość równa się też z ciężką pracą. No bo żeby uzyskać dobrą jakość, trzeba po prostu do tej pracy się bardzo dobrze i mocno jakby przyłożyć. Tak? Czyli my nie opryskujemy żadnymi środkami tak zwanymi ochrony roślin. Nie stosujecie. Tak, a jak absolutnie obrabiacie te? Przecież to trzeba odkwaszać. Wszystko ręcznie. Wszystko ręcznie. Od której godziny pracujesz? No, czasami ciężko powiedzieć od której, bo człowiek wraca czasami o godzinie 2 i o godzinie 7 już znowu jest na polu. Także to po ciemku robisz? No, są czasami takie sytuacje, że pracujemy tak jak na przykład destylację, no można robić przy świetle sztucznym. Nie sztucznym przecież, no księżycowym niekoniecznie. Można robić może księżycowe, no nie? Tak. PKWN może produkować. A czy można właśnie PKWN z tego wyprodukować? To znaczy nie próbowałem. Z lawendy. Nie próbowałem. Wiesz o czym myślę. Tak, ale... Polski koniak wyrabiany nocą. Tam macie duch puszczy, z tego co słyszałem. Ale kto ten duch puszczy z kolei produkuje? To też jacyś, wiesz, Słowianie chyba jeszcze taki zakamuflowany. Pamiętający tacy, prawda, no też. Stare te, no ja próbowałem receptury tego trunku, muszę państwu powiedzieć, że jest niesamowity, no duch puszczy woła nas do puszczy. Myśmy powinni wracać do tej jednak kultury słowiańskiej. Oczywiście. Wracać do tego, co było proste i normalne. A my zachłysnęliśmy się tylko tym zgniłym zachodem i wszystkimi tymi ludźmi, którzy uważają, że wszystko to, co polskie, to jest B, a wszystko to, co zachodnie, to jest super. Ale muszę wam pokazać buława. Takie buławy robi się z lawendy. Wiecie,
nawet pachnie. Można sobie włożyć w kieszeń i tą lawendę mieć cały czas pod sercem. To na przykład, to jest akurat tego typu buławki, używane są najczęściej. Do? To akurat moja żona robi te buławki, tak no. Szczerze mówiąc. Siostra. One są przede wszystkim do na przykład szafeczek. Na przykład szafeczek, gdzie trzymamy jakieś bieliznę, jakieś, prawda, skarpetki, jakieś inne rzeczy. Aby pachniały lawendą, wkładacie One nawet nie tyle, że będą tylko pachniały lawendą, ale one przede wszystkim, bo lawenda też odstrasza wszelkiej maści robactwo. Mole też? Mole, oczywiście. A nie mole. Bagno też odstrasza. Ale to oprócz tego ładnie pachnie, tak? No. I proszę sobie wyobrazić, że... i czuję. Tak, że na przykład efektywność tej lawendy może nawet trwać 7 lat. Czyli taka buławka włożona 7. do 7 lat. Rany przez boskie. 7 lat będzie pan czuł cały czas zapach tej lawendy. Szanowni Państwo, i widzicie, w szafie, czy kupujecie gdzieś jakieś tam ulepszacze do kontaktu, do prądu wkładacie, że niby jakiś piękny zapach, a tu wystarczy taką buławę lawendową sobie kupić, rzucić do szafy, między tak. bieliznę i wyciągacie przykładowo stringi swoje pachnące lawendą. Aż przyjemnie, no nie? Oczywiście. No, szanowni Państwo, moglibyśmy... Tym uspokaja jeszcze, prawda? Uspokaja, tak. Moglibyśmy o lawendzie mówić wiele, ale chcę się skoncentrować na walorach leczniczych. Czyli pamiętajcie, lawenda, olejek lawendowy, różnego rodzaju schorzenia skórne, trudno gojące się rany, teraz łuszczyca, bielactwo nabyte. Szanowni Państwo, to jest lekarstwo. A my mówimy, że lekarstwo to tylko antybiotyk spod Brukseli albo nieczyszczony z Chin. Szanowni Państwo, wróćmy do ziół, wróćmy do tego, co nam dała polska matka natura. A na pewno będziemy o wiele, wiele zdrowsi i będzie nas więcej, jeżeli będziemy przy łożu stawiali sobie troszeczkę lawendy, bo to nas uspokoi, odpręży i tak, zmobilizuje przede wszystkim... męsko-damskiego działania. Dokładnie, do poprawy stosunków męsko-damskich również. No. Ale dodam jeszcze, bo to tak troszeczkę, tak już mówiliśmy o tym, o tamtym. Są jeszcze dwa, nawet trzy takie zastosowania jeszcze główne, można powiedzieć. Olejku lawendowego. Tak, o również tym olejku i hydrolatu, bo to jest woda lawendowa. Czyli podczas destylacji ten hydrolat, czyli woda ta lawendowa, unosi ze sobą podczas tego procesu parowania, tak, olejek lawendowy. I olejek lawendowy w tak zwanym rozdzielaczu szklanym, on utrzymuje się na górze, a ta woda lawendowa, czyli ten hydrolat, wiadomo, że jest na dole. I wtedy ten hydrolat, on jest na przykład stosowany do różnego rodzaju celów kosmetycznych, czyli jako tonik, jako po prostu taki zmywacz różnego rodzaju, prawda? Do twarzy kobiety. Tak, tak, pulin, tak. To się nazywa pulin czy pudding. Mam taką koleżankę Anetkę Łyżwę, która mówi, jak to się nazywa. To ciągle zapominam. Wiesz, kobiety szaleją na punkcie teraz zmywania cery, usuwania sobie kurzych łapek. Czy olejek lawendowy usuwa kurze łapki? Z tego, co ja wiem, usuwa. Ja powiem panu szczerze tak, ja nie pamiętam wszystkich, że tak powiem, zastosowań, ale jest tego naprawdę masa. Jeżeli chodzi przede wszystkim o hydrolat, bo oczywiście można sobie rozpuścić. Tak. Ale jeżeli chodzi na przykład o ten hydrolat, to wiem, że świetnie działa właśnie na cerę. On przede wszystkim ma pH neutralne, czyli on nie podrażnia. I tak jak powiedziałem, jedynie olejek lawendowy w czystej formie i olejek z drzewa różanego, on może być stosowany w czystej formie, nie powoduje żadnych reakcji alergicznych. Mało tego, jeszcze nie powiedziałem o tym, że ona przecież, lawenda jest też nie tylko ziołem leczniczym, ale jest też przyprawą. Przecież on wchodzi, ta przyprawa wchodzi również w formie i liści, i kwiatów, tak do kuchni, tak. Jak i na przykład do herbaciarni, bo przecież są herbatki lawendowe. Jaśminowe, lawendowe, dokładnie. Pigonia, wszystko. Dokładnie. Kochany przyjacielu, moglibyśmy tak sobie rozmawiać. Z wykształcenia jesteś muzykiem. Jak to się stało, że uprawiasz lawendę? Co to masz wspólnego z tym? Teraz jesteś zwykłym chłopem. No tak, powiem szczerze. Ani artystą. Ale powiem tak, no ja jestem człowiekiem wolnym i po prostu coś mnie popchnęło do tego. Do ziemi. Ja wiem, chciałbym zrobić coś w życiu spektakularnego, takiego, co zostawi po sobie i po prostu ludzie będą to pamiętać i doceniać może wtedy, kiedy mnie nie będzie, powiedzmy. Bo też uważam, że człowiek powinien po sobie zostawić jak najwięcej dobrego dla innych. Niekoniecznie tylko dla własnej rodziny, bo to jest takie prozaiczne, proste, ale też właśnie dla osób takich, które są całkowicie nieznane, a
jeżeli ma się możliwość pomagania, tym bardziej w różnych problemach zdrowotnych, co zresztą też staram się robić, bo nie tylko lawendą się zajmuję, także no, dlatego właśnie tak się zdecydowałem, że ta lawenda będzie takim jakby na dzień dzisiejszy dodatkiem do mojego właśnie, do mojej działalności i pozwoli na to, żeby rozwinąć też wiedzę na ten temat, bo chcemy już w przyszłym roku też robić jakieś takie warsztaty, chcemy też robić i mydła lawendowe, będziemy robić... No to będzie konkurencja różne... słowiańskiego mydła, bez przesady. No. Na pewno się jakoś dogadamy. Musimy zawsze znaleźć ten konsensus między sobą, żeby wszystko było jak należy. Żeby wszystko było polskie. Tak, polskie przede wszystkim. Wystarczy tutaj, że tak powiem, wystarczy miejsca dla nie tylko nas, dla naprawdę jeszcze tysięcy innych. Tylko co musi być zmienione w tym wszystkim? Kilka rzeczy. System, tak, niestety. Podatkowy. Tak, to też. Właśnie. I to jest, szanowni państwo, kulminacyjny punkt naszego filmiku. System podatkowy niszczy to, co polskie. Jeszcze nie zaczął, a już go okładają podatkami. I to właśnie nie może się pomieścić w normalnej polskiej, słowiańskiej głowie. Natomiast ci, którzy o tym decydują, śmieją się z nas, Polaków, że Polacy nic nie potrafią. Polacy, Słowianie, wszystko potrafią. Tylko stwórzcie do jasnej cholery jakąś furtkę, którą moglibyśmy wejść i wyjść, kiedy chcemy. Prawda? Tak, oczywiście. Ja powiem nawet w ten sposób, już jeżeli mówimy na tego typu tematy, że znam osobiście bardzo wiele osób, które chcą wrócić do Polski, będąc wiele, wiele lat za granicą. I mają i kapitał, mają też wiedzę, mają naprawdę świetne pomysły na różnego rodzaju działalności, ale ciągle boją się tego, że u nas niestety ta wykładnia prawna różnego rodzaju po prostu aspektów działalności jest tak skomplikowana, że po prostu wolą no jeszcze na razie czekać i mieć nadzieję, że to się wszystko jakoś uprości, że będzie jednak łatwiej, że te progi podatkowe, że to wszystko będzie jakieś takie bardziej przejrzyste i jakby no prostsze do zrozumienia takiemu szaremu człowiekowi, który będzie w stanie po prostu przyjechać i zamiast tam ten system prawda, zagraniczny finansować, będzie po prostu inwestował we własnym kraju, prawda? Będzie po prostu budował przyszłość tego kraju dla siebie, dla własnych dzieci, dla całego naszego społeczeństwa. Ja powiem szczerze, ja też właśnie wiele lat swego czasu spędziłem za granicą i dlatego też zdecydowałem, że no, postaram się przetrzeć ten czas. Tak, postaram się przetrzeć ten szlak i powiem szczerze, no. Widzę światełko w tunelu, nie powiem. Widzę światełko w tunelu, że rzeczywiście na pewno zmienia się to w jakimś tam lepszym kierunku, ale w bardzo małym stopniu. Właśnie to trzeba zrobić dużo, dużo po prostu bardziej widocznie, bo ja rozumiem, że każdy państwo chce czerpać korzyści no, praktycznie ze wszystkiego, co się dzieje na jego terytorium, ale nie możemy popadać w skrajności, bo tak naprawdę wiemy dobrze, ekonomiści to doskonale wiedzą, uczą się o tym prawda, na studiach, że jest krzywa tak zwanego chyba Laufera, jak dobrze pamiętam, która po prostu określa jakby stosunek podatkowy do efektywności ich pobierania. Jeżeli ten podatek jest, załóżmy, na jakimś tam dość wysokim poziomie, to duża część osób po prostu decyduje się na zamknięcie swoich działalności i przechodzi w stan takiego po prostu albo przeczekania, albo wręcz no, decyduje się wyjechać czy pracować u kogoś. Tak, tak. I to jest przykre, bardzo tak, przykre. No to jest właśnie przykre. Szanowni państwo, i tym akcentem, że to jest właśnie przykre, zakończymy ten nasz filmik. Ja biorę lawendę. Biorę krople, stawiam koło łóżka i zasypiam sobie w spokoju. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję również. Wszystkiego dobrego. Dziękuję.